Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Gościem chemik Policji TV jest Natalia Mędrzyk. Cześć. Cześć. Jak tam w nowym miejscu właśnie po raz pierwszy? Tak, już się zaklimatyzowałam, także jest super. No dobra, nie można uciec od tego tematu, o którym informowaliśmy i na naszej stronie, i wszędzie, gdzie mogliśmy. Czyli, że ostatnio masz jakieś problemy zdrowotne, więc jakbyś mogła poinformować naszych kibiców, jak sytuacja wygląda. Tak, w tej chwili rehabilituję się pełną parą. Jestem w trakcie zabiegów specjalnych, które przyspieszają e, zrastanie się kości. Chodzę na rehabilitację profesjonalną, na basen, siłownia i różne ćwiczenia, także cały czas do przodu. W uderzeniu jesteś. Tak, cały czas do przodu. <grym> e, powiedziałem, że nie możemy od tego tematu uciec, od tego drugiego, który chcę zapytać również. My już ci o to pytaliśmy, jak ktoś jest dociekliwy, to przeczytał sobie na naszej stronie internetowej. No ale to pytanie musi paść, więc podpisałaś kontrakt z chemikiem Police. Dlaczego? Bo jest mistrzem Polski to raz, na pewno jest jednym z najbardziej profesjonalnych klubów w Polsce i myślę, że długo się nie zastanawiałam. W tych rejonach mnie jeszcze nie było i jestem ciekawa, co nas czeka w tym sezonie. Jestem bardzo ciekawa nowej przygody w tym miejscu. No właśnie, w tym miejscu, które jest bliskie Tobie. Jest bliskie mojemu sercu. Mam tutaj większość rodziny ze strony mamy. Moich rodziców również. Także myślę, że tak blisko rodziny jeszcze dawno nie byłam. Myślę, że od kilkunastu lat. Świa święta w domu. Święta w domu w tym roku, tak, bo w tym roku jest kolej na świętą mojej rodziny. Okej, okay. teraz taki temat, po prostu pomyślałem, że warto by było Cię o to dopytać. Podpisałaś już kontrakt, jesteś oficjalnie naszą zawodniczką, ale czy na przykład były jakieś myśli, żeby wyfrunąć gdzieś za granicę? Były myśli, takie intensywne myśli, były, ale stwierdziłam, że. Do Mistrza Polski rzadko ma się okazję trafić, więc dziś tutaj serce mnie ciągnęło bardziej tu, a jakby za granicę jest jeszcze otwartą opcją mm. i nie mówię nie, na przyszły sezon czy na przyszłe inne lata. Okej, okay. pomyślałem sobie o takiej historii wspólnej i ciekawy jestem, czy w nią trafisz, bo, bo chyba jest jedna osoba w tym klubie, która powinna Ci się dobrze kojarzyć z przeszłością. Wiesz o kogo chodzi? Tak, e, chyba pierwszego trenera Jakuba Głoszeka. No to opowiadaj. E, ja nie pamiętam dokładnie, jak to było. Ja pamiętam, że miałam gdzieś 14-15 mm -hmm. lat, jak Kuba do nas trafił. E, gdzieś tam do? zaczynał, do gdyni i Gdańsk, mm -hmm. oczywiście. E, gdzieś tam zaczynał swoją karierę chyba przyszłego trenera. No i, i pomagał, bo na pewno nie był chyba pierwszym trenerem, tak mi się wydaje. Nie, nie, Dopiero nie wie, zaczynał. Tak, i, i nie pamiętam u kogo był drugim trenerem, chyba u trenera Wróble. Nie wiem, ale no tak, poznaliśmy się już wiele lat temu. No i współpraca się zakończyła owocnie, z tego co słyszałem. Tak, no, jeżeli o to Ci chodzi, bo chodzi o medale. Tak, no zdobyliście podobno medal. <grym> tak, medale, ja już, no mówię, to było z 10 lat temu, mhm. ja nie pamiętam dokładnie, ale w tamtych czasach gadania bardzo dużo medali zdobyła e, juniorki, kadetki, młodziczki, wszystkie jakby kategorie wiekowe i e, no jak najbardziej był to sukces wtedy. Ja z tego co mi mówił, to złoto było. Złoto czego? Kadetek, juniorek? Eee, mistrzostwo Polski jakiś, ale czego to było, jaka kategoria wiekowa, no to, pewnie, to nie pewnie wiem. Pewnie kadetki albo juniorki, bo młodziczki to tam zdobywałyśmy złote medale, ale mhm. już nie, nie pamiętam, czy aż tak młoda byłam, jak poznałam Kubę. Okej, okay. eee, teraz taki temat postanowiłem poruszyć, że w poprzednich latach, tych tak na, powiedzmy 3-4 lata do tyłu, no byłaś e, zawsze zawodniczką, od której być może trener zaczyna ustawianie składu, albo na pewno byłaś jego pierwszym wyborem na pozycji przyjmującej. Teraz przyszłaś do klubu, w którym rywalizacja na pewno będzie no, dużo trudniejsza, bo są cztery przyjmujące, już się ogłosiliśmy, cztery ciekawe nazwiska bez, bezsprzecznie. E, jak ty się zapatrujesz na to? Właśnie y, między innymi też stąd decyzja, gdzieś trzeba się sprawdzać, sprawdzać swoje możliwości. Hmm. Myślę, że to też z, dla mnie jest jakieś wezwanie. I ja jakby jak najbardziej chcę stawić czoła temu. Nie pękasz nie pękam, oczywiście, że nie. A chodzi o dobro drużyny, także co ma być, to będzie. No pięknie politycznie, nam odpowiedziałaś. Może być. Smoku, Kasię Zaroślińską kojarzysz, znasz na pewno. Ona do nas tu przychodziła w wieku. Jak to ona mówi, doświadczonym, ale wciąż bez złota na szyi. W poprzednim sezonie udało jej się to pierwsze złoto wywalczyć, była przeszczęśliwa. Swoją drogą polecam wywiad po, po zdobyciu mistrzostwa, bo petarda. No i ty też jeszcze złota dorosłego nie masz. Po to tu przyszłaś? Też. Mam tylko brązowy medal mistrzostw Polski zdobyty z muszyną. I nie ukrywam, że złoty medal bardzo by fajnie tutaj wyglądał na szyi. <laughs> Króciutko, dobra. Słuchaj, nie będzie łatwo o to złoto w tym sezonie, bo pewnie bardziej czy mniej w trakcie wakacji śledzisz, jak tam inne kluby, co robią na rynku tak zwanym transferowym. No i jak myślisz według ciebie, kto będzie najpoważniejszym przeciwnikiem naszym w tym sezonie? To po pierwsze, a po drugie, jak oceniasz wzmocnienia tych drużyn, szczególnie z trzuba tabeli, które no, zbudowały naprawdę ciekawe składy? Ja myślę, że przyszły sezon będzie o tyle ciekawy, że właśnie gdzieś tam się wyrównało to wszystko. I myślę, że Rzeszów będzie bardzo ciekawym zespołem. Z tego co słyszałam, to bielsko też będzie nie. mocne. I reszta, myślę, że jest na tyle dobra, że trzeba jakby w każdym meczu wyjść skoncentrowanym i, i nie odpuszczać żadnemu przeciwnikowi, dlatego tym bardziej będzie ciekawy ten sezon. A jakbyś tak miała porównać na przykład w, według ciebie, jak będzie wyglądał ten sezon w porównaniu do tego poprzedniego? czym się może będzie różnił coś ci przychodzi do głowy myślę że więcej meczów skończy się jakąś wielką niespodzianką yy, niespodzianką mówię bo nie wiem jak to będzie wyglądało w trakcie ale yy, mam nadzieję że Chemik będzie miał mhm. jakieś yy, takie postawione wyższe zadanie, jeżeli chodzi o każdy mecz, bo wiadomo... Tu zadanie jest jedno w chemiku. Witamy w chemiku, tu tak, Mistrzostwo Polski. Oczywiście, ale gdzieś tam jakaś taka adrenalina związana z tym, że ktoś się postawi naprzeciwko siatki, to myślę, że będzie dobre dla całego zespołu. Mhm. Mówiłem o tym, że na szyi jeszcze nie masz złotego medalu za Mistrzostwo Polski. Miejmy nadzieję, że po tym sezonie się to zmieni. Ale na swoim koncie z kolei też nie masz występu w lidze mistrzyń. Jak podchodzisz do tej kwestii? To jest kolejne wyzwanie dla mnie i jakby kolejny argument, dlaczego tu przyszłam. Jestem bardzo ciekawa tych rozgrywek, bo tak jak mówisz, no, nigdy nie miałam w nich mhm. udziału i mam nadzieję, że gdzieś tam się będę pojawiać i że coś fajnego osiągniemy, że jakoś chemik przejdzie te wszystkie etapy i mhm. może coś się uda. Ale u Ciebie chyba nie ma mowy o czymś takim jak, nie wiem, paraliż czy stres ze względu na rozgrywki Ligi mistrzów, no bo choćby to doświadczenie reprezentacyjne może Ci pomóc. Nie ma, ja raczej jestem zawodniczką, która gdzieś tam stara się nie stresować za bardzo, ale no wiadomo, to będzie Wiesz pierwszy raz. Wiesz co, starać to się każdy może nie stresować. Tak, to będzie mój pierwszy raz, ja nie wiem jak zareagujesz. nie jestem wróżką, także zobaczymy. Dobra, ostatnie pytanie, jakbyś mogła e, powiedzieć, jak będą wyglądały twoje najbliższe tygodnie, czy zostajesz tutaj, czy tutaj się będziesz dalej rehabilitować, czy jak to po prostu ma wyglądać dla ciebie? Na razie nie mam zamiaru wyjeżdżać ze Szczecina. Tutaj mam miejsce do rehabilitacji, do pracy nad sobą, bo y, wiadomo, ja w tej chwili nie mogę wszystkiego robić, mhm. a muszę utrzymać jakoś mięśnie, żeby być gotowym na sezon. Także myślę, że tutaj y, ty, tydzień będę spędzać w Szczecinie, a gdzieś tam na weekend ewentualnie jakiś wyjazd. Dobra, poszło.